Siemka, tutaj Ziuta, wasz ulubiony debil po tej stronie internetu i dzisiaj ponownie gramy w Dying Light 2 Stay Human. I gdzie się udajemy? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam. A, do kryjówki Hakona. No tak, załatwiliśmy ostatnio stróżów prawa, którzy sobie zaczęli troszeczkę zbyt luźno latać po bazarze, się troszeczkę rozochocili. I no, jakby trzeba było ich ukrócić, wiadomo. Ja tutaj z nikim specjalnie nie trzymam. Przez chwilę myślałem, że chcę z Aitorem trzymać, ale ostatecznie zaczął się zachowywać jak pajac i zaczął bezzasadnie atakować bazar. O, witam. Co ci się tu stało? O, włócznia do miotania. O! Mogę jakiegoś zombiaka itnąć tym? Proszę. Ja chcę jakiegoś zombiaka tym strzelić. A ja mogę to nieść ze sobą. Dobra, to zaraz się pobawimy. Tylko niech ja znajdę jakiegoś zombie. O, a tu co się dzieje? Nieznane miejsce i tutaj też jest nieznane miejsce. To chodźmy do tego nieznanego miejsca, bo jest bliżej. Możemy po prostu po dachu tak przejść. Tędy, tędy, tędy i mamy... A ja, wyzwanie parkurowe? Gdzie ktoś jest? Ktoś robi. Cóż za wspaniała niespodzianka. O, wow! Śmieszne. Już jest! Cześć. Już? Tak, dzięki. Dobrze, miło z twojej strony. Zbieramy miód, przyda się zawsze. Jeju, jak tu zlagowało, co jest? Dobra, widzimy się za chwilę w sumie. Tam mi się coś pojawiło. W sumie, gdybyśmy spróbowali... Czemu nie? Możemy spróbować. Postaramy się, prawda? Prawda? Czy ktoś tu w ogóle jest? Bo ja bym tutaj chętnie pobył. Zbierzmy złom. Wszystko tutaj, co mamy. Świetnie, żywica, złom. No, czy ty potrafisz? Ej, Den! Czemu muszę na ciebie krzyczeć, żebyś ty zaczął, nie wiem, wykonywać co do ciebie należy? Tam są ludzie, prawda? Tak. Tak? Tak, dobra. Czy ktoś tobie robi? Cyk, cyk, cyk. Tutaj! Już po tobie! Cyk. 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 Uff, spotkanie zakończone sukcesem. Bandyci pokonani. Jest, jacy jesteśmy dobrzy, prawda? Nieprawda. Wy jesteście super, bo jesteście moimi widzami, widzami najgorszego kanału na w internecie, ale ja jestem słaby, bo dałem się tutaj za bardzo zorać. Ale może coś tu będzie przynajmniej, nie zbierzmy. Uuu, whisky ze Starego Świata, jak cudownie, pewnie sporo pieniędzy warte. I mamy też włócznie. Fajne jest to, że można tymi włóczniami rzucać. Bardzo mi się podoba. Tam coś się dzieje, panowie? Nie. Tam się chyba nikt nie przejął tym specjalnie. Dobra, nieważne. Udawajmy, że nic się nie stało. Tak więc fajnie udało się zdobyć trochę punktów. Generalnie mam wrażenie, że jestem nieco w plecy z punktami. Witam. Czy ty będziesz agresywny? Nie, nie będziesz dla mnie agresywny. To dobrze, nie chciałem cię bić tak szczerze. Możesz sobie pożyć. Cyk, rzućmy tutaj, bo jesteśmy już na miejscu. Jak stąd jest w ogóle bardzo ładny widok, muszę przyznać. Hakon, ty to potrafisz się urządzić. Wow. Dobra, wchodzimy. Hakon. No, nareszcie. Chodźmy. Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Sarą. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? Waltz, ja pierdolę! Oj. Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, wyliżysz się. Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Ojej, Hakon. Gdyby nie ten kastet, cała robota trwałaby kilka sekund.
Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Waltza. Ty zasrańcu. Nie rozumiesz. Tak młody. Myślałem. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać. Dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije. Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Waltz? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut. W tunelu Gierę. Aiden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie. Odejdziesz? Zostawisz mnie? Nie wiem! Nie wiem, czemu... To jest początek odcinka! Dobra, Hakonu, ratowałeś mi dupę, więc jakby pomogłeś zdobyć biomarkę... No nie mogę cię tak zostawić, no. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. Ale tego nie zrobię. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. Serio? Zrobisz to? Życie za życie. A potem, kurwa, koniec. Namieszałeś. Namieszałeś. Oj, Hakon. Widzisz tego snajpera? Nic nie widzę. Użyj lornetki. Stul ryj. Mam dość twoich mądrych rad. Wie, jak ostro. No nie dziwię się, no oszukał. Tak! Na tym poprzestańmy. Au. Te bełdy lecą szybko i daleko. Znajdź coś, za czym się schowasz. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hakon. Jej, jak mało życia. Teraz tutaj. Oj, tu nie będę. Oj! Ty gnoju. Nie! Zginął. Nic mi nie jest. Ej, ten jak to nic ci nie jest? Ej, co ja się z tobą mam, co? Okej, dobra, teraz nie straciłem HP jak debil. Przynajmniej. Uważaj na odpady chemiczne. Mam oczy, Hakon. Tak, nic mi nie jest. Jebaniec. Strzelił w zbiorniki. Klasyka. Dobra, to teraz pojawił się większy problem. Jak mam się tam dostać? Pewnie tędy, dobra. Muszę tą skażoną drogą przejść do niego. Trzyma się dachów, dajesz! I tutaj myślę, że wejdę. Spokojnie. Cyk, cyk. Cyk. A ty gnój. Tam jest. Oj, oj, oj. A, tyrolka, dobra. Cyk. Faktycznie jest tam jakiś pajac. Się okaże, że to Sophie. Ale wiedziałem, że Hakon współpracuje z Waltzem i lepiej... A, kurwa, zrzucił drewno! O! Z zaskoczenia. Wymyślimy coś. Oj. Jesteś cały? Na razie tak. Muszę jakoś zajść go od tyłu. Chodzi o to, że... No, lepiej mu było nie mówić pewnych rzeczy, tak jak o tym, że... Waltz. Co ja mam zrobić teraz, co? O nie, no jeszcze... Spij? Jedno to samo. Nie zauważył w każdym razie. A tutaj, tak? Dobra, jest żółte. No, Aiden. Cyk.
Jebany Wilhelm Tell. Tak mnie podejść. Kto jeszcze chce cię zabić, Hakon? Aitor? Especy? Już dawno się pogubiłem. Wpakowałeś mnie na minę. Oj, Hakon. My to się jednak nie polubimy chyba po tym wszystkim, wiesz? Przesadziłeś, no. Przesadziłeś, stary. I że zaprzyjaźniłem się z najbardziej właściwie poszukiwaną osobą w mieście. To jest w ogóle hit. Dobra, jak mam tam się dostać, co? Czy ja tam skoczę w ogóle na tę linę? Tak, muszę w ogóle troszeczkę bardziej ufać swoim umiejętnościom, że tak powiem. A propos umiejętności, to mamy nowy skill i daleki skok, tak. To jest już raczej przesądzone, bo to bardzo fajny skill jest. Możecie sobie przeczytać, zatrzymać oczywiście, bo teraz tak troszeczkę pobieżnie to... O nie, bo... O nie! O nie! Widzimy się za chwilę. Okej, okay, a tak mogę wejść? Dobrze, mogę. To też jest swego rodzaju możliwość, żeby po prostu skoczyć tam. No i to chyba ta lepsza możliwość. Ojej, niewiarygodne. Zmarnowałem tyle czasu. Wow, i zginąłem nawet parę razy, żeby było śmieszniej. I tu mogę drabinę, dobra. W razie czego będzie drabina. Ale okej, mogę tam wejść coś? Nie, nawet rozbić nie mogę. To nie fajnie, tutaj też nie. Będę musiał coś wykombinować. A gdzieś jakaś żółta farba, proszę. A, tu jest żółta farba, ale co mi po tej żółtej farbie... A! Żółta farba i bluszcz, tak? Czy to pokrywa jakieś miejsce? Nie, tam się nie mogę wspiąć. No nie, mam pojęcia. Czy może tutaj? No jasne, że tu. Aj. Tutaj cyk. No i chyba się udało. Mam ci chuju! Co? Oj! Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj! Po co się w to kurwa mieszasz? Lepiej dobieraj sobie kumpli. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. Nie koniec. Ej, czekaj! No cóż. Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Ona? To była kobieta? Kurwa. No, tak. I raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Waltza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić, sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Okej. Od lat jest zamknięty. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się może? Do może? I mówisz mi to dopiero teraz? Wybacz, Aiden. Chcę ci pomóc.
ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Zrozumiałam. Powodzenia, pielgrzymie. Dzięki. Dobra, ja w ogóle bym sprawdził jeszcze na szybko, ile mam miejsca na dysku, bo to jest dosyć kluczowa informacja w tym momencie. No i jest kiepsko, aczkolwiek czekajcie sekundę. Dobra, to cięcie tutaj, wylatuje cięcie. Okej, okay, powinno być git, a my mamy dodatkowy, kolejny punkt właściwie. No i kusi, żeby na przykład tę szarżę blokującą, kliknięcie może nie do końca, nie jest jakiś aż tak bardzo super, ale wiatrak... Nie, to też nie jest jakieś niesamowite. Fala uderzeniowa. Silne kopnięcie z odbitki, właśnie, to jest spoko. No i doskonały unik, te jakby rzeczy... Czyli to i to są mocnymi kandydatami, aczkolwiek... Nie wiem, czy nie chciałbym najpierw uniku. To dlatego, że... Dużo walczę i dużo uników robię. Tak więc po prostu to wydaje się optymalne. No dobra, no to idziemy do fabryki auta. Aczkolwiek najpierw bym przyjął jakąś strefę bezpieczną. Z chęcią. Tutaj w ogóle jest jakaś miejscowa dziwna. Lek? Strzały. Wow. Jakby jeszcze łuk gdzieś tu leżał, to by było super. Co to jest? Sprinter. No jego nie zdobędziemy. Nie, musimy się dostać do jakiejś bezpiecznej strefy, bo to inaczej nie ma żadnego sensu. Oj. Najbliższa... Nie ma bliskiej, bezpiecznej strefy. No to nieciekawe. No to musimy tam uciekać. Gdzie to jest? Dobre pytanie. Nie pokazuje mi tego, czemu? Dobra, wiecie co? Widzimy się w sumie za chwilę. Okej, jesteśmy w dobrym miejscu, prawda? To jest to. Wow. No dobra, trzeba. Trzeba. Przespać się. I wtedy przejdziemy się, gdzie tam chcą od nas, żebyśmy się przeszli. Ale myślę, że ten odcinek chcę zrobić taki krótszy. Wiecie, ostatnio robię bardzo długie odcinki, wolałbym troszeczkę skrócić to. Nawet jeżeli będzie za mało, no to trudno, no czasami może być troszeczkę mniej. Nikt, mam nadzieję, się na mnie za to nie obrazi. Tak, po prostu. Jeszcze chciałbym jedną rzecz sprawdzić. Otóż tu mamy handlarza. I czy on ma dla nas jakieś fajne rzeczy, jakiś na przykład łuk albo coś. A w ogóle, czekajcie, jeszcze zobaczmy nasze ubrania. Bo tutaj może być ciekawa sprawa. Tutaj nic nie mamy do wyboru, ale tutaj mamy już jakieś rzeczy. Jak na przykład... Czekajcie, koszt wytrzymałości parkour. Nie, to jest lepsze, tak czy inaczej. Okej, okay. Tutaj mamy na przykład... XP, PD... czemu w jednym jest XP, w drugim jest PD? To ciekawe. Ojej, trzeba by było bardzo mocno przekombinować te buildy i tak dalej. Na razie te rękawice zostawmy, bo mają dużo statystyk, tak się wybiera rzeczy, wiadomo. Dobra, zostawmy to. Nieważne. To ty mi nic fajnego nie sprzedasz, prawda? No to nie jest taka zła broń, ale jest droga. Ale możemy sprzedać wszystkie śmieci. No, mamy 5000. To nie jest też tak źle z tymi pieniędzmi u nas. Okej, okay. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!